I otwieram 39. sesję Rady Dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Proszę Państwa, przed Państwem początek obrady w trybie kalendarzu 9 druków. Natomiast mamy do prowadzenia raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem projektów. Plus nawet jest wydało. Pierwszy projekt dotyczy zasad trybu. Proszę Państwa, ja bym proponował przegłosowanie tych projektów, które są do wprowadzenia w sprawie warunków zabudowy dla wizytów Archiwum Narodowego przy Rakowickich. Proszę Państwa, jest za. A co robimy z tym projektem dla Kiszka? Czego? Co robimy z tym projektem Kiszka? Teraz to wprowadzamy? Czy... Nie, w trybie nagłym. Nie mamy go złożonego, tak jak się mówiłem. Drogi przyjaciele, Krzysiek, to odczyta, w trybie nagłym go wprowadzimy. Więc Krzyśku, rozmawiałem przed chwilą. Proszę Państwa, kto jest za wprowadzeniem druku A, druku 10? 15. Państwo jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Nie, przepraszam, za to nie mówię. 15 za, przeciw, 0, przyjąłem 0. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego i rodzinnego z lokalami usługowymi handlowymi i biurowymi z garażu podziemny przy ulicy 2 i 20? Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu? 14 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 14 za, przeciw, 0, przyszczyniące 0. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przeznaczonych infrastruktury komunalnej transportu kontrapasa dla ruchu drogowego na miejskiej ulicy Łączowskiej? 3, 6, 9, 10, 13, 14. Ja też. Kto z Państwa jest przeciw? 15. Nie widzę, kto się wstrzymał. Wojtek. 15 za, przeciw, 0, wstrzymujących 0. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie listy zadań powierzchownych z zakresu prac remontowych dróg podjętych do oświetlenia na 2014 rok? 6, 9, 10, 13 osób. Kto z Państwa jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 1 osoba. 13 za, przeciw, 1 wstrzymująca. Dziękuję. Proszę Państwa, kto jest za wprowadzeniem projektu w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych z zakresu prac remontowych chodników i oświetlenia na 2013 rok? A to jeszcze raz to samo? 13. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. 13 za, przeciw, 0, wstrzymujących 0. Dziękuję. Kto jest Państwa w sprawie wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdów drogowych z napędem elektrycznym? 3, 6, 9, 10, 3, 15 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 15 za, przeciw, 0, wstrzymujących 0. Kto z Państwa jest wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zadań powierzonych na rok 2014 z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych? 15 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Za 15 za, przeciw, 0, wstrzymujących 0. Kto jest Państwa za wprowadzeniem projektu w sprawie zasad priorytetu obywatelskiego? 3, 6, 7, 8, 9, 10 osób. Kto z Państwa jest przeciw? 4, dobra. Kto jest Państwa przeciw? Wyraźnie rękę proszę. 4, 5, 4, tak? 5. Proszę? 4 czy 5? Jeszcze raz bardzo proszę wyraźnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 Raz, jeszcze. Dobrze. Ktoś się wstrzymał z Państwa? Nikt się nie wstrzymał. 10 za, przeciw, 5. Wiele osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Czyli mamy wszystko, że ktoś z Państwa jeszcze chce zgłosić dodatkowe. Nie widzę, w takim razie proszę o przegłosowanie całego porządku obrad. Kto jest Państwa za przyjęciem porządku obrad? 3, 6, 9, 10, 11.
9, 10, 11, 13 osób. Jest Państwa, jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 13 za, przeciw, 0, 13, 0, dziękuję bardzo. Dziękuję za podjęcie protokołu sesji 37 i 38. To wpłynęło jakąś uwagę do protokołu. Nie w takim razie protokoły zostały podpisane. Sprawa zarządu. Niewiele mamy sukcesów na arenie całego miasta. Tym razem nasze uwagi do pasa rowerowego i zmiany organizacji ruchu wokół planu wniosły sukces. Prezydent wstrzymał to i posłuchał mieszkańców głosu, czy mieszkańców, czyli naszą uchwałę pan Kupczak zamiast prezydentowi. Wczoraj pan prezydent ściągnął dyrektora Zikidy i sprawa została wstrzymana. Jedynie podobno odcinek od ulicy Piszyńskiego do Warszawy ma być wymiana torowiska. Także... Ale tylko wymiana torowiska? Tak. Bez przesuwania. No, z tego co ostatnich wiadomości byliśmy. Także no, pierwszy raz skakaliśmy wczoraj do wygrania po wygranym meczu polskiej reprezentacji, który nigdy nie było, a to się udało nam super. Demony się zbliżają. Prawda? No. To jednak wygląda na to, że będzie kandydował. Natomiast, proszę Państwa, jest przygotowana impreza, która jest 29, co mówiłem przed sesją. Bardzo zapraszam wszystkich, kto może w poniedziałek o 12 być, to bardzo proszę, żeby przyjść. Poniedziałek jest 28. Jest poniedziałek. A mówiłeś 9. Mówiłem 9. Na poniedziałek nie jest 27. No właśnie dlatego, no to ty ja ustalić. No to kiedy? Przecież poniedziałek, od środy z tego wysłać. Zaczął dwa posiedzenia, przygotował projekty, uchwał i przygotował sesję, to była sesja nadzwyczajna, już była, które się pojawiają. Właśnie się o tym zastanawiamy, jak to rozwiązać odnośnie pewnych zmian i to wszystkich zaangażowanych w sprawie mieszkaniowe, proszę o współpracę. Coraz więcej ludzi się zgłasza do nas z problemami kuratorów ustalonych przez miasto, którzy nie dopełniają swoich obowiązków. Jeśli chodzi o stan kamienic, kamienicy niszczeją i konieczne jest zajęcie naszego stanowiska, ale nie tylko słusznego w naszym myśleniu, ale opartego o prawo. Dlatego jest potrzebna opinia prawników, jak mamy się zwrócić do sądu, do Urzędu Miasta, żeby to było dobrze przyjęta uchwała i bardzo proszę, komu zależy na tym, żeby się włączył do pracy. Myślę, że najbliższe posiedzenie Komisji Mieszkania będzie poświęcone temu, a wcześniej już jest temat nakreślony, więc na komisji już powinna być opinia prawna i w jaki sposób mamy zająć to stanowisko, żeby było trafione w dziesiątkę.